Błysk Alfy i problemy Mercedesa to najważniejsze wydarzenia drugiego dnia testów. Najszybszy głan Joe, ale na oponach C5 natomiast przejechał dużo okrążeń. Drugi Max Verstappen na o wiele C3, C3 był tylko 400 setne sekundy zanim Trzeci Fernando Alonso potwierdza dobrą formę Astona Martina, też na oponach C3 ponad pół sekundy za Maxem Verstappenem. To oczywiście tylko testy, tego nie można interpretować bezpośrednio, ale są to dobre sygnały. Tymczasem w Mercedesie problemy. Po pierwsze i to te Wolf i George Russell przyznają, że to Red Bull robi wrażenie jako stabilny i jako szybki. George Russell powiedział, że nie spodziewałby się zwycięstwa na początku sezonu, ale mówi, my tam dotrzemy. Natomiast to co najgorsze, Mercedes miał awarię. Utknął na czwartym biegu, przez co George przejechał tylko 26 okrążeń w sesji popołudniowej i uzyskał 13 czas. 15 czas należał do Louisa Hamiltona, który przejechał w sesji porannej 72 okrążenia. Jednakowoż nie są to dobre wiadomości w obozie Mercedesa. Na szczęście Ferrari stwierdza i tak jak Mercedes też potwierdza wszyscy ściemniają, nikt nie pokazuje wszystkiego. Wiadomo jednak, że Mercedes póki co nie zachwyca.